Przedstawiam Wam naszego najnowszego członka rodziny, który ma 8 tygodni. Mua. Będziecie mogli ją zobaczyć, bo się tutaj bawi w tle, a ja powiem Wam historię, skąd ona się tutaj wzięła. Została nam przydzielona przez Cat Distribution System na spacerze, po prostu podbiegła, znalazła nas i nie chciała nas opuścić. Po prostu szła za nami naprawdę kawał drogi przez całe osiedle. Mi się serce po prostu krajało. Na początku się wystraszyłam, że być może ona do kogoś należy, ale sprawdziliśmy ją, słuchajcie. I ona była zaniedbana, wygłodniała, brudne uszy. Poza tym ona jest malutka, to jest malutki kotek, ma około 7-8 tygodni, tak powiedziała nam nasza pani weterynarz. Teraz i tak ona już jest u nas około tygodnia, więc wydaje mi się, że urosła. Ale jak ja zobaczyłam tę malutką kulkę po prostu na ulicy i w ogóle w nocy miały być przymrozki, to mi się serce krajało i wzięliśmy ją do domu. I jak wiecie, nasz kot jest bardzo spokojny. Ona już jest takim starszym kotem. Nasza pani weterynarz mówi na nią już w ogóle seniorka, pomimo że ma 10 lat, a koty potrafią żyć i do 18 nawet. Jest bardzo spokojnym kotem, ale jest też bardzo, jakby to powiedzieć, nie egoistycznym, ale też trochę zazdrosnym kotem, być może po pani trochę. Ona nie lubi innych kotów, ona nie toleruje innych kotów, tym bardziej kocic, a to jest kotka. Więc my przygarnęliśmy to maleństwo, daliśmy je do łazienki, żeby je izolować i zaczęliśmy poszukiwania nowego domu. Mogliście to zobaczyć na Instagramie, bo o tym Was tam informowałam na bieżąco. Znaleźliśmy dom. Na początku oczywiście u weterynarza kotka przebadaliśmy, odrobaczyliśmy, odpchliliśmy, wszystko zrobiliśmy, co było potrzebne. Chodź tutaj do mnie. O, ślicznojcie moje, ty. I kotek powędrował, słuchajcie, do nowej rodziny. Tutaj atakuje moją nogę. W ogóle to jest ciekawe, bo my, mając tego właśnie takiego spokojnego, starego kota, który sobie leży i za bardzo nie chce uczestniczyć w żadnych zabawach, nagle mamy takie maleństwo, które będzie Wam atakować nogę, bo za często ruszacie na przykład palcami u stopy albo sobie tak ruszacie, nie? Więc ona od razu czuje, że może to atakować, że to jest potencjalna zabawka. Więc czuję się trochę takie chyba rodzice, którzy mają drugie dziecko i znowu wchodzą w pieluchy i od nowa muszą przechodzić cały ten etap. Ale wracając, słuchajcie, rodzina, którą jej znaleźliśmy, tam było dziecko, które okazało się po kilku dniach, że ma bardzo intensywną reakcję alergiczną na kota. I kotek wrócił po prostu do nas i nie mamy serca szukać jej ponownie domu, przechodzić przez cały ten proces i stwierdziliśmy, że była nam po prostu pisana i zostaje u nas. Więc na razie jesteśmy na etapie zapoznawania naszych kotów, żeby się powoli do siebie przyzwyczajały. Cały czas je izolujemy, ale delikatnie przedstawiamy swoje zapachy. Za każdym razem, jak się bawimy z którymś, to przebywają w osobnych pomieszczeniach, ale mieszamy te zabawki, którymi się bawią. Mamy też takie ręczniki, na których ta mała śpi i powoli te ręczniczki przedstawiamy naszemu kotu. Ona już czuje, ona wie, że w tej łazience jest inny kot, inny osobnik, bo koty przecież od razu to wyczuwają i widać, że delikatnie no nie jest taka zadowolona. Bartosz! Dobra, może pokończmy jego gadania, pokażmy samego kota. Przyjechaliśmy do studia fotograficznego w Rzeszowie, żeby nagrać nasze stroje halloweenowe i kilka rolek. I teraz jestem jako Bunny, bo chcę nagrać taką rolkę do tego dźwięku z Wrednych Dziewczyn, z Mean Girls. To jest mój ulubiony film i tam jest właśnie motyw Halloween i króliczek musi być. Ale mamy też taki parowy kostium z Bartoszem, strój. Zaraz Wam dam małą podpowiedź, ale myślę, że się szybko domyślicie, bo to jest popularny kostium w tym roku. Zobaczcie, jak tutaj już jest przepięknie, świątecznie, zimowo. Chyba wybierzemy właśnie na zimową sesję tutaj. Tymczasem ja już się przebieram, bo jedna rolka nagrana, nagrywamy drugą. Te żółte kroksy, bardzo ciężko było nam znaleźć. Znaleźliśmy je na damskim dziale w rozmiarze 41, Bartosz nosi 42, ale wyjątkowo są na niego dobre i mają takie urocze piny, które idealnie nam pasują, bo osoba, za którą Bartosz się przebiera, też miała właśnie takie piny w swoich butach. Pasowałabym tą czerwoną sukienką do tego świątecznego anturażu. Czy coś Wam to mówi? Zapraszam na Instagrama! Robimy haul zakupowy z Homely. Kupiliśmy dosyć sporo rzeczy do kuchni, bo w tym okresie jesienno-zimowym ja zawsze dużo gotuję i teraz robię takie wyzwanie mini na Instagramie. 7 dni, 7 zup, bo zupy to jest właśnie idealny taki rozgrzewający posiłek. Ja kocham zupy i kupiliśmy trochę rzeczy, więc pokażę Wam.
Zacznijmy od tych butelek na ocet i na olej. One są przepiękne i szklane, więc fajnie, że nie plastik, z takim dzióbkiem. I jedna była na promocji, a druga nie. Ta kosztowała 30 zł, a ta 10. Więc już stwierdziliśmy, że dobra, weźmy dwie, żeby pasowało. Dalej tutaj mam taki domek, który widziałam w tamtym roku na profilu u Alice. I tak mi się spodobał, ale w tamtym roku one były ciężko dostępne. A teraz jeszcze, że jest okres przed świętami, to warto kupować. Tylko on jest tutaj na baterię, my jeszcze baterii nie mamy włożonych. Ale wydaje mi się, że będzie fajny. Jak mi się spodoba, to wezmę więcej. Dalej mamy takie miseczki, jak trochę jak dla psa, albo dla kota, ale wydaje mi się, że jedzenie będzie w nich fajnie wyglądać, ja mam jasną i ciemną. Jak mi się spodobają, to będę kupować cały zestaw. Ta jedna miseczka kosztowała 19,90. Więc miseczki, znaczy nie ceramiczne, do tarty. Ta tarta tutaj wygląda przepięknie, ale ja chyba tutaj upiekę tartę cytrynową. Nie tak dobrą jak z piekarnika, z różowego piekarnika jest moja ulubiona, ale spróbuję. Co dalej tu mamy jeszcze? Pojemniczek na mleko, taki uroczy do lodówki. On też był na promocji, 9,99 i takie naczynie żeliwne ono chyba jest i ja będę chciała w tym robić szakszukę na przykład na śniadanie i chyba bezpośrednio można z tego jeść. Tutaj pod spodem jest taka deseczka i w sumie to wszystko. Tutaj jeszcze jest jedna czarna miseczka. Wydawało mi się jakoś, że więcej. Ale to wszystko. I pamiętasz, ile za to spłaciliśmy? Chyba 200 zł coś. Ale ja uwielbiam Homle, no i uwielbiam jeszcze Zara Home, ale Zara Home tam są rzeczy przepiękne do domu, ale trochę droższe. Wyczailiśmy, że ten kot bardzo lubi rzeczy z piórkami. Ona musiała chyba dużo polować na jakieś ptaki, nawet nie chcę wiedzieć, jak była na zewnątrz, bo jest bardzo taka agresywna wręcz wobec takich rzeczy z piórkami i jak je złapie, to nie chce oddać i nawet warczy trochę tak jak pies. Zaraz zobaczycie, jak to zauważy. Co to jest, kocie? Piórko? Piórko? Piórko masz? Dobra, uwaga. No i stań teraz. Oddasz? Właśnie. Kocie! Pokaż, co tam masz w pysku. No podziel się. A może ty kuwaj? Brawo, koci! Super, zrobiłaś dwójkę? Dobra, tu się połóż. Noce kilku spędza tutaj w łazience, ma wszystko, czego potrzebuje, ma kuwetę, picie, dajemy jej jedzonko, zabawki, więc jest bezpieczna, nie szaleje, całe noce przesypia. Jak tylko gasimy jej światło, to ona wie, że jest nocka. Tak, kocie? Tak. Dobranoc. Duży kotek nie jest do końca szczęśliwy, że mamy nowego lokatora i teraz może po niej nie widać. Ona oczywiście cały czas tutaj śpi z nami, nie zmieniamy jej rutyny, cały czas dajemy jej znać, że ona jest najważniejsza, żeby nie czuła się w żaden sposób odtrącona, to jest jak z dziećmi dosłownie. Ale jak wchodzi tutaj na górę i wyczuwa zapach małego kota, to zdarzało jej się prychać. Na ten moment zapoznajemy je tylko z zapachami i zmieniamy pokoje, w których przebywają. Raz jest jedna, raz jest druga. No i te zapachy właśnie się mieszają. Mamy też w gniazdkach te feromony, które mają działać niby uspokajająco. Ale mi się marzą takie dwa leżące kotki, że ta duża się będzie tą małą opiekować i lizać, ale czytałam dużo artykułów, że to nie do końca musi tak wyglądać, że sukcesem czasami może być, jeśli koty się po prostu będą tolerować, a nie od razu kochać, więc no małymi kroczkami zobaczymy. Tutaj mam ręczniczek, przy którym leży mała i zobaczymy, jak nasz kot zareaguje. No właśnie. Kucie! Co? Jeszcze jedno podejście zrobimy. No. Co sądzisz o tym zapachu? On chodzi, niezadowolenie. Ale leży dalej. Zaakceptujesz?
Byliśmy ostatnio w kinie na Chłopach i ja jestem troszeczkę nieobiektywna, ponieważ Chłopi i Forte Durkę to były moje dwie ulubione lektury szkolne, ale byłam bardzo ciekawa tej nowej techniki, bo to jest nagrane tą animacją malarską i nie byłam na początku przekonana, ponieważ ja lubię widzieć te wszystkie detale, emocje aktorów na ich twarzy, jak oni to odgrywają, ale tutaj to zostało wszystko pięknie odwzorowane i naprawdę Wam polecam i chciałabym, żeby to był film, na który nie chodzą tylko klasy, żeby sobie to obejrzeć, zamiast czytać książkę, ponieważ to nie jest taka wierna adaptacja, to nie jest takie odwzorowanie książki, tylko to jest bardziej taka historia Jagny i trochę feministyczna i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja tak się zastanawiałam ostatnio, jak te kobiece postaci w tych lekturach szkolnych są często źle przedstawiane właśnie, czy to Jagna, czy to Izabela Łęcka, a wydaje mi się, że nic nie jest takie zero-jedynkowe i one nie do końca, wiecie, były tak złe, jak się je przedstawia. Ja pamiętam, jak omawialiśmy Lalkę, to były te wszystkie memy, że wiecie, Izabela Łęcka jest wiadomo kim. I teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, no to nie wiem, czy to było takie sprawiedliwe. No wiadomo, nie zachowywała się fajnie, ale też kuźwa, no nie możemy jej zmusić do miłości. Ten Wokulski po prostu przez 1000 stron czytamy o jego nieszczęśliwej miłości, bo się zakochał, a ona, to co, mamy ją zmusić do miłości, bo on ma pieniądze i chce ją tym przekupić i ona powinna się zgodzić i być z nim. I w Chłopach jest oczywiście to samo, bo Jagna najgorsza i ona tych wszystkich chłopów uwodzi i trzeba ją ze wsi wygnać, bo jak ona po prostu może, ale że młody Boryna zdradza żonę, z którą ma dwójkę dzieci, to nie jest jego wina, bo przecież Jagna go tym swoim urokiem oczarowała i on nie jest chłop biedny, niczemu winny. To oczywiście, że to jest wina tej kobiety niedobrej. I wkurza mnie to, że takie mamy, wiecie, wzorce i to jest omawiane, wiecie, w szkołach i właśnie w ten sposób jest to omawiane, chyba że po prostu, nie wiem, ja tak miałam to omawiane. Dajcie znać, może u Was jakoś to było inaczej, ale jak się nad tym zastanawiam i nad tymi kobiecymi postaciami, to ta ich seksualność zawsze była krytykowana i to nigdy nie była wina tych facetów, tylko zawsze te kobiety takie niedobre. Ale wracając do Chłopów, ja uwielbiałam tę sezonowość i tak zaczęłam się nad tym ostatnio zastanawiać, czy ta sezonowość dalej wpływa na nasze życie i mam takie wspomnienia z dzieciństwa, jako że ja się wychowałam tutaj na Podkarpaciu, w domu jednorodzinnym, w trzypokoleniowym domu w ogóle mieszkałam z nami nasza babcia. I z dzieciństwa pamiętam, że nasze życie kręciło się wokół tych pór roku. I zaczynając od lata, w lecie oczywiście trzeba było przygotować sobie wszystko na okres jesienno-zimowy. Trzeba było przygotować opał. My mieliśmy taki stary piec na drewno i na węgiel, więc trzeba było zamówić, wiecie, kilka ton węgla, znieść ten węgiel, mieć w ogóle miejsce, gdzie to przechowywać. Oprócz węgla oczywiście drewno, to drewno trzeba było pociąć, porąbać, znieść pod wiatę, żeby ono się osuszyło, żeby tam się nie dostała wilgoć, no bo jak palić wilgotnym, mokrym drewnem oczywiście, no nie da się. Trzeba było też przygotować takie malutkie szczypki na rozpałkę, tekturę, papiery i to była już cała ta logistyka, która zaczynała się w lecie, już z myślą właśnie o jesieni i zimie. W lecie robiło się też oczywiście przetwory, no bo owoce i warzywa były w sezonie, więc mama robiła ogórki konserwowe, kiszone, paprykę w zalewie, jakieś słodkie soki, wiśnie w syropie i te inne rzeczy. Mieliśmy taką małą, w sumie dalej mamy, ale teraz po prostu z niej nie korzystamy, zaraz do tego dojdę. Spiżarnię, która była wypełniona po brzegi. Rodzice też kupowali w workach, wiecie, ziemniaki, marchew, cebulę. Więc to wszystko zawsze było, całą jesień i całą zimę, nie trzeba było tego kupować na bieżąco, tak jak ja teraz, wiecie, co chwilę jeżdżę do Biedronki, tylko to było w tej spiżarni. Troszeczkę później odbywało się kiszenie kapusty i pamiętam ugniatanie jej, czy to gołymi stopami, czy w gumofilcach i nie odbywało się to do końca tak jak w Chłopach, że cała wioska spotyka się razem i to jest taki wspólny czas, wspólny wieczór, ale jednak te pory roku w jakiś sposób to wyznaczały. Zima to był taki okres, gdzie właśnie dbało się o to ognisko domowe, żeby w domu było ciepło i kaloryfery były nagrzane, a na wiosnę wszystko budziło się do życia i wtedy wiecie, zaczynało się dbać o ogródek, nawożenie, sadzenie różnych rzeczy. I mam takie przemyślenie, że w obecnych czasach już się od tego odchodzi. Oczywiście jakbym miała swój domek, to też chciałabym mieć jakiś niewielki ogródek i mieć tam jakieś zioła i pomidorki, ale wydaje mi się, że już nie jesteśmy tak uzależnieni od tych pór roku, tylko bardziej przystosowujemy się do nich i bierzemy to, co nam jest potrzebne. Patrzę oczywiście przez pryzmat już mój i młodszych pokoleń, a tutaj mówię bardziej o pokoleniu właśnie mojej babci, czy jeszcze tam moich rodziców. Dajcie znać, jak wy to postrzegacie. I w ogóle nie wierzę, że moja głowa zapamiętuje takie dziwne fakty, ale już kilka lat temu Dane, czyli Marita Majewska, powiedziała, że ona nie potrzebuje kurtki zimowej. Pamiętam, była drama chyba trochę o to, ponieważ wiecie, środek zimy, mróz tam, minus 15 na zewnątrz, a ona cały czas wstawiała jakieś tam fotki i nagrania w jakichś takich cieniutkich kurteczkach, polarkach i w ogóle. I tam zaczęły się pojawiać komentarze, czy ona ma w ogóle kurtkę zimową i czy nie jest jej
zimno w takich temperaturach i ona dała znać, że ona nie ma kurtki zimowej i w ogóle nie czuje takiej potrzeby, ponieważ ona wszędzie przemieszcza się samochodem, z domu wychodzi do garażu i jedzie do miejsca docelowego ogrzewanym samochodem, więc ona w ogóle w zimie tej kurtki zimowej nie potrzebuje. I pamiętam, rozwaliło mi to mózg, bo wiecie, to był okres, gdzie ja dojeżdżałam komunikacją miejską i fakt, że w ogóle ktoś może nie potrzebować kurtki zimowej, gdzie wtedy moim największym zmartwieniem było, jak nie zamarznąć na tych przystankach przy tych temperaturach i szukałam wszędzie tylko, wiecie, jak najlepszych składów wełnianych kaszmirowych sweterków i wszystkiego. I nagle właśnie tutaj mamy osobę, która mówi w ogóle, że nie potrzebuje tej kurtki zimowej. I ja wiem, że Marita jest tylko takim jednym przykładem, ale po prostu chciałam się tym podzielić, bo utkwiło mi to w pamięci, więc jestem ciekawa, jak wy to widzicie, jak ta sezonowość na nas wpływa, czy wpływa i jak bardzo. I jak ja widziałam te wszystkie sceny w tych chłopach, to po prostu mi się robiło tak cieplutko na sercu, pomimo, że ja na wykopkach byłam raz w życiu, miałam dosłownie kilka lat, ale dalej pamiętam, jak po wykopkach robiło się ognisko i jadło się te ziemniaczki z tego ogniska i to było przepyszne. I jak myślę teraz o tej sezonowości, w ogóle to będzie śmieszne, co powiem. Dajcie mi znać, czy się zgadzacie z tym, ale w tych młodszych pokoleniach, moim, czy nawet właśnie bardziej już Gen Z, to ta sezonowość objawia się, wiecie, takim bardziej romantyzowaniem tych rzeczy, które są związane z danymi porami roku. Czyli na przykład, wiecie, jesień, no to się kojarzą właśnie dynie, jakieś świeczuszki, oglądanie Plotkary czy Gilmore Girls, takie, że ja wiem jak, w ogóle jak to brzmi, nie? Że kilkadziesiąt lat temu jesień to właśnie było wykopki, dbanie o, czy nawet nie kilkadziesiąt, ja wam mówię jeszcze o pokoleniu, wiecie, mojej babci, jak ja byłam mała, czyli to było 20 lat temu. To jak to się wszystko zmienia, nie? Że już teraz, i to jest fajne moim zdaniem, bo mamy więcej czasu dla siebie, na rozwój osobisty, na zadbanie o siebie, bo nie musimy już martwić się o zapewnianie sobie takich podstawowych rzeczy, jak to, żeby było nam ciepło w domu, czy żebyśmy mieli co jeść w tej zimie, bo jednak mamy dostęp do owoców i warzyw w sklepach i wszystko się idzie do przodu i wszystko się rozwija, więc ten czas, który nam zostaje, możemy właśnie pożytkować na takie zadbanie i zaopiekowanie się sobą. Nie wiem, czy tylko ja mam takie myśli, ale dajcie znać, jak wy to postrzegacie, jakie wy macie przemyślenia na ten temat i czy jak wpływa na wasze życie właśnie ta sezonowość. Czy raczej idziecie z nią, czy nie, czy ona jest tam gdzieś z boku, jak u was to wygląda.